Witam Was w kolejnym vlogu z naszego pobytu na wsi. I dzisiaj postanowiłam, że nagram wakacje z świnkami. Taki dzień z świnkami na wakacjach na wsi. Przy okazji nagram Wam poranną rutynę na wakacjach. Zaraz prosiaki zabiorę na dwór. One śpią sobie w tej norce. Marusia w ogóle jeszcze śpi chyba. A Melcia już dopomina się jedzonka. Ja zaraz świnki właśnie wezmę na wybieg zewnętrzny na trawkę. I na śniadanko zjedzą sobie świeżą trawkę. I właściwie jak ja zaczęłam nagrywać tego vloga przed już rozpoczęciem tego vloga, no to jak sami widzicie, jest czysto, więc już ogarnęłam dziewczynę trochę. Melcia widać, że głodna. Je sobie sianko. I już rano też posprzątałam u świnek, ale tego Wam zapomniałam nagrać. Rano nalewam świeżą wodę świnkom do pojedełka na ich wybieg zewnętrzny. Wodę już nalałam, zaraz zamknę pojedełko, zakręcę i przymocuję je do wybiegu. I teraz na wybiegu montuję im pojedełko. Pojedełko już przymocowane, teraz mogę przenosić na wybieg świnki. I teraz daję świnki na wybieg. Już obydwie świnki są na wybiegu. Daję świnkom też jakieś legowisko. A właściwie tą truskawkę. I świnki już mogą być na wybiegu. Siedzą sobie na materacyku. Mają też dużo trawy, więc mogą sobie cały czas jeść. A jak zjedzą i się zmęczą, to będą sobie odpoczywać na materacyku. I dzisiaj mam zamiar wyczesać Lusię. Że dzisiaj będzie czas czesania. Lusia oczywiście nie lubi, ale musi być wyczesana. Lusia myśli, że jak się schowasz za Melę, to ja cię nie zauważę. I tak wygląda Lusia już po czesaniu. I właściwie w ten sposób nawet nie muszę prosiekundować śniadania rano, bo jak je wezmę na wybieg zewnętrzny, to one jedzą sobie trawkę. I jednocześnie już mają śniadanko od razu. Myślę, że Melcie podoba się właśnie taka rutyna. Wszyscy są zadowoleni. Moje świnki naprawdę kochają trawę. Thank you.
I dzisiaj dam świniom mieszankę dłusnak, miks, łąkę owocową. Ja, no wiecie, daję im mało suszek, dlatego że bardzo dużo jedzą świeżej trawy i dużo w ogóle jedzą świeżego jedzenia, warzywa. Więc suszek im daję tylko troszkę. Mela już je nawet przez kojec. Macie swoje jedzonko. Dzisiaj też dam im do przetestowania zabawkę z firmy Trixie. To są dwie rzodkiewki. Biała i różowa. I zabawka ta jest przeznaczona dla królików oraz dla świnek morskich. Jak sobie zjedzą, to może będą chciały się pobawić, no bo na razie nie to wiadomo. Ja jestem zajęta jedzonkiem. Jak to świnia. Tak wygląda zrelaksowana świnia. Teraz dam świnkom ogórka. Tylko muszę im przekroić na pół. Ogórek już przekrojony po połowie. Teraz dam każdej ze świnek. Coś pysznego. Myślę dla ciebie też. Kłótnia wynikła między świnkami a ogórka. Nie wiem, o co chodzi, bo dałam im każdej po kawałku. A i tak dziewczyna się w końcu pokłóciła. Mala napadła najpierw na Lusię. Nie wiem, o co chodzi. Każda dostała po kawałku. Ostatecznie tylko Mala je.
Teraz właśnie idę nasze grządki, zerwę jedzonko dla zwierzaczków. Bo właśnie na wsi, jeżeli chodzi o zwierzaki roślinożerne, czyli świnki i zuzia, no to dla nich mam dużo jedzenia po prostu tutaj. Więc nie musiałam też dużo dla nich zabierać. No bo jeżeli chodzi o pieski, no to tak, no to nie było wyboru. Oczywiście dla piesków nic nie mam na wsi, więc musiałam zabrać karmę dla Mai. No i smaczków dużo. A właśnie dla świnek i dla Zuzi, no to dużo mam rzeczy właśnie z warzyw rosnących w tym miejscu. Także zaraz wypatrzymy jakąś cukinię i może damy prosiakom. Tam jest, widzę, cukinia taka malutka. O, tu jest też większa. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać. Kolejną cukinię. I Zuzi też mogę dać właściwie cukinię. Mam też marchewkę i natkę i marchewkę, więc też jej mogę dać tu na wsi. Koperek też mam, który mogę im dać. I z tego co pamiętam, to chyba świnki mogą liście buraków. Więc dla Zuzi i dla świnek mam dużo właśnie takich rzeczy. Znaczy dla Zuzi oczywiście nie mogę liści buraków, bo to jest akurat dla prosiaków. I nie wiem, coś jeszcze chyba miałam wam powiedzieć. No ale oprócz tego, no to wiadomo, Zuzia i świnki dużo jedzą trawy. Chyba najwięcej nawet jedzą trawy na wsi. No ale oprócz tego mają warzywa, więc no ja po prostu mało im daję na wyjeździe właśnie suszonych, bo dużo im daję rzeczy stąd. A w tym czasie spójrzcie, psiaki leżą. Świnki, zobaczcie, co mam dla was. Dla każdej po buraczku. Jeśli ten dzień z świnkami na wsi wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę.